Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Jack Vloga, z którego dowiecie się o wszystkich wadach, jakie w kilka miesięcy zdołałem zauważyć w Jaguarze X-Type'ie z 3-litrowym silnikiem benzynowym. Zapraszam na film. Pierwsza wada – hamulce. X-Type ma fatalne hamulce. W ogóle moim zdaniem nie można ich nazwać hamulcami, tylko raczej spowalniaczami. Te standardowe hamulce, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę masę X-Type'a sięgającą tony 600 czy nawet więcej i dość mocny silnik pozwalający na rozpędzenie się do konkretnych prędkości, no to biorąc to pod uwagę nie możemy mieć wątpliwości, że te hamulce są absolutnie niewystarczające. Wada druga – oświetlenie. Światła mijania w X-Type'ie pozbawionym reflektorów ksenonowych są dramatyczne. Jakkolwiek światła drogowe są naprawdę niezłe, o tyle światła mijania to jest tragedia. Jaguar zdecydował się na zastosowanie soczewek i żarówek H1, co samo w sobie powinno gwarantować dość niezłe oświetlenie, ale tak nie jest. Zasięg reflektorów jest bardzo mały, a snop światła nie jest tak jasny jak w innych samochodach. Oczywiście można modyfikować te parametry stosując różnego typu żarówki o zwiększonej jasności, kosztem oczywiście wytrzymałości, ale fakt faktem, że na tle innych samochodów X-Type bez ksenonów ma bardzo kiepskie światła mijania. Jeśli chodzi o modele z ksenonami, jest znacznie lepiej, aczkolwiek jeżeli porównamy ten samochód nawet do innych aut, które w tym czasie, w którym X-Type był produkowany, były również wyposażane w reflektory ksenonowe, no to już sprawa nie wygląda tak dobrze. To jest z pewnością jedna z istotnych wad X-Type'a. Jaguar X-Type nie jest wyposażony w światła do jazdy dziennej, w związku z czym dzisiaj, zwłaszcza kiedy mamy obowiązek jazdy na światłach przez całą dobę, to jest dość spory problem. Wada trzecia. Koszmarnie działający czujnik deszczu. Fajnie, że mój X-Type wyposażony jest w czujnik deszczu, bo to rozwiązanie pomaga w jeździe w deszczu. Nie każdy X-Type miał ten czujnik. Szkoda natomiast, że ten, przynajmniej który jest zainstalowany w moim egzemplarzu, działa źle. O co chodzi? Otóż niezależnie od intensywności opadu, wycieraczki działają praktycznie non-stop. Oczywiście, jeżeli opad ustaje, to automat wyłącza wycieraczki bez naszej ingerencji. No i w tym ujęciu to faktycznie jest rozwiązanie, które się sprawdza, ale absolutnie nie jest to rozwiązanie, które się sprawdza, jak chodzi o dostosowanie szybkości pracy wycieraczek do intensywności opadu. Te wycieraczki praktycznie zawsze pracują w trybie ciągłym. Wada czwarta. Zbyt mały zbiornik paliwa. Ze zbiornikiem paliwa jest taki problem, że mieści on tylko 60 litrów. O ile w samochodzie z silnikiem diesla, który spala średnio 8 do 10 litrów na 100 km, to nie jest taka zła wartość, o tyle w X-Type'ie wyposażonym w 3-litrowy silnik benzynowy V6 to jest śmiesznie mała pojemność baku. Nie narzekam i nie będę narzekał w tym filmie na spalanie X-Type'a, bo decydując się na taki silnik musimy się liczyć z tym, że to auto nie będzie ekonomiczne, ale nie zmienia to faktu, że niemożność dotarcia z Krakowa do Warszawy i z powrotem na jednym zbiorniku paliwa jest uciążliwa. X-Type w moim przekonaniu powinien mieć przynajmniej 80-90-litrowy zbiornik paliwa, którego oczywiście nie musimy za każdym razem tankować do pełna za 500 zł, ale możemy to zrobić, jeżeli mamy taką potrzebę i taką ochotę. Fakt faktem, że uzyskując niskie spalanie na trasie, mam na myśli rzędu 8,5-8,8 litra, w teorii powinniśmy dotrzeć z Warszawy do Krakowa bez konieczności dotankowywania samochodu, ale tu możemy przejść do kolejnej wady, która już jest wadą lżejszą gatunkowo, mianowicie do kłamliwych wskazań komputera pokładowego. Nie wyodrębniam tej wady spośród innych, bo być może to jest jakaś kwestia kalibracyjna, która różnie wygląda w różnych egzemplarzach. W każdym razie u mnie X-Type zaniża zużycie paliwa i jest to zaniżanie różne. W mieście przynajmniej o litr, na trasie od 0,3, 0,4 do 0,8 litra. No i teraz pojawia się problem, kiedy na wskaźniku zasięgu pojawia się 0, to tak naprawdę nigdy nie wiemy, czy uda nam się dotrzeć do celu, kiedy zostało nam 70 km, czy nie. Obliczenie proste, polegające na porównaniu ilości przejechanych kilometrów ze spalaniem, no i sprawdzenie, ile litrów na tej zasadzie zostało w baku, na niewiele się zdaje, bo tak naprawdę nigdy nie wiemy, o ile komputer pokładowy to spalanie przekłamuje. No i teraz akurat zatrzymałem się w trasie na tankowanie, wyjechałem z Krakowa z pełnym zbiornikiem, dojechałem do Warszawy i teraz jesteśmy w Radomiu, zatankowałem do pełna. No i żeby Wam uzmysłowić, o co chodzi z tymi wskazaniami komputera pokładowego, no to popatrzcie. Zrobiłem na tym zbiorniku 406,5 km, natomiast zgodnie z rachunkiem zatankowałem 39,37 litrów paliwa. No to teraz zróbmy sobie działanie matematyczne, czyli 39,37
37 dzielone na 406,5 km razy 100 km, żebyśmy mieli spalanie na 100 km, wychodzi prawie 9,7. A jakie mamy spalanie wskazane na komputerze pokładowym? 9,1, czyli pół litra na 100 km ten samochód przekłamuje, to oznacza, że na 600 km różnicy będzie 3 litry. Jeżeli liczymy trasę co do kilometra i szacujemy, czy dotrzemy do domu, czy nie, to te 3 litry przy spalaniu rzędu 9 pozwalają pokonać 30 dodatkowych kilometrów, które albo pokonamy i sobie dotrzemy do celu, albo się okaże, że zatrzymamy się w polu 30 km od celu. Z tym aspektem wiąże się jeszcze jedna cecha X-Type'a, a mianowicie bardzo duży wpływ na spalanie tego samochodu zainstalowanych w nim akcesoriów, takich jak na przykład bagażnik dachowy. Do tej pory nigdy nie spotkałem się z tym, żeby przewożenie na dachu rowerów zwiększało spalanie na przykład o prawie 2 litry. W poprzednim samochodzie, w Nissanie Qashqai, założenie bagażnika praktycznie nie generowało zauważalnego wzrostu zużycia paliwa. I nie mam tutaj na myśli jazdy po mieście, ale nawet jazdę z prędkością rzędu 130-140 po autostradzie. W przypadku X-Type'a nawet trzymanie się prędkości w okolicach 110 km na godzinę na autostradzie z zamontowanymi na dachu rowerami powoduje wzrost spalania o prawie 2 litry. To bardzo dziwne, byłem przekonany, że samochody, które są mocne, mają większe silniki, są mniej wrażliwe na obciążenie w postaci pasażerów, holowanej przyczepy, czy właśnie takich aerodynamicznych przeszkód jak bagażnik dachowy. A tu okazuje się, że nie, że wręcz przeciwnie. Wada piąta. Skrzynia biegów. Kiedy rozpocząłem poszukiwania X-Type'a, zdecydowany byłem na to, żeby kupić X-Type'a z manualną skrzynią biegów, głównie mając na uwadze to, że skrzynie automatyczne mają opinię usterkowych. W czasie poszukiwań zauważyłem, że bardzo mało X-Type'ów wyposażonych w 3-litrowy silnik było łączonych z manualną skrzynią biegów. Co za tym idzie, trudno było taki egzemplarz znaleźć. Dałem się przekonać tym opiniom, że Jaguar to powinna być skóra, drewno i automatyczna skrzynia biegów. Sama skrzynia jak na razie odpukać w moim egzemplarzu nie powoduje żadnych kłopotów, jak chodzi o jej usterki, natomiast zupełnie nie mogę się z nią dogadać. I teraz może być oczywiście tak, że przez kilkanaście poprzednich lat jeździłem samochodami z manualnymi skrzyniami, w związku z czym jestem do nich tak przyzwyczajony, że jeszcze trochę czasu upłynie, zanim dostosuję ja swoje nawyki do jazdy z automatyczną skrzynią biegów, ale wydaje mi się, że jednak ta skrzynia w X-Type'ie nie działa w pełni optymalnie. To znaczy, ona nie do końca odczytuje intencje kierowcy. Bywa, że lubi sobie wrzucić podczas jazdy pod górę w zakręcie wyższy bieg, bywa, że lubi sobie zredukować, kiedy my już tak naprawdę chcemy jechać ze stałą prędkością. Co więcej, ta skrzynia nie ma takiego klasycznego trybu manualnego. Mamy możliwość zablokowania pracy skrzyni do biegu drugiego, trzeciego i czwartego, co w teorii może być używane tak jak tryb manualny tej skrzyni, ale sterowanie tym lewarkiem, który ma bardzo małe skoki pomiędzy poszczególnymi tymi blokadami, jest kłopotliwe i nieintuicyjne. Wada szósta. Ceny i dostępność akcesoriów i części. To jest problem, który przeczuwałem przed zakupem X-Type'a, ale w sumie go zbagatelizowałem. Chodzi o ceny akcesoriów przeznaczonych do X-Type'a i tych części, które wyjątkowo często w tym aucie trzeba wymieniać. Jeżeli chodzi o akcesoria, przekonałem się boleśnie o tym, jaki jest problem, kiedy wybierałem bagażnik dachowy do swojego samochodu. O tym zrobię Wam osobny film, bo to moim zdaniem dość ciekawy temat. W tym filmie powiem Wam tylko o tym, że belki po długich poszukiwaniach kupiłem za cenę 750 zł, co moim zdaniem jest dość istotne. Istotną wartością, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że X-Type się zaczynają poniżej 10 tysięcy złotych. No i moim zdaniem to trzeba brać pod uwagę, jeżeli ktoś wie, że będzie używał bagażnika dachowego, holował przyczepę, czy ma inne potrzeby związane z zakupem akcesoriów. A problem jest o tyle poważny, że w X-Type nie jest tak łatwo kupić nawet gumowe dywaniki pod nogi. Jeżeli chodzi o ceny popularnych części, to mam tu na myśli te części, które psują się wyjątkowo często, niekoniecznie mechaniczne, tu chodzi również o estetykę pojazdu. Ja miałem doświadczenia z wymianą chromów zderzaków, które bardzo często psują się w ten sposób, że pod chrom dostaje się powietrze, tworzą się nieestetyczne bąble. Zakup używanych listewek w atrakcyjnej cenie i do tego takich listewek, które byłyby w stanie zadowalającym, graniczy z cudem. 250-300 zł za dwa chromy, które, mówię, nie będą w stanie idealnym, będą używane
używane, to nie jest wcale cena w dzisiejszych realiach wysoka. Ale nie chodzi tylko o chromy. Podobna sytuacja jest na przykład z drewnianą gałką zmiany biegów w automatycznej skrzyni. Na niej bardzo często pęka lakier, bardzo często jest wyblakła. Zakup używanej gałki graniczy z cudem w ogóle, a jeżeli już jakaś się znajdzie, to znowu kilkaset złotych. To są ceny, które musielibyśmy brać pod uwagę za taki element wyposażenia. No i wreszcie ostatnia rzecz. Niektóre części, które byłyby stosunkowo tanie, nawet jako nowe, zamawiane u dealera, nie są już oferowane. U mnie taki przypadek miał miejsce w związku z koniecznością zakupu jednej zaślepki tapicerki drzwi. Okazuje się, że te zaślepki nie są już produkowane. Taka zaślepka kosztowała 20 zł, ale nie da się jej już zamówić. No a na portalach aukcyjnych akurat tego elementu nie ma. Wada siódma. Wyposażenie auta. Tu w zasadzie nie można chyba mówić o wadzie X-Type'a jako takiego, ale o problemie mojego egzemplarza. Miałem kilka założeń dotyczących wyposażenia swojego przyszłego Jaguara i niestety większości z nich nie udało mi się zrealizować, a to głównie z tej przyczyny, że egzemplarze odpowiadające moim wymaganiom były w złym stanie technicznym. Wolałem zdecydować się na auto słabiej wyposażone niż na auto w gorszym stanie technicznym czy bardziej zardzewiałe. To chyba nikogo nie dziwi. Tak czy inaczej uważam, że jest kilka elementów wyposażenia, które jeżeli X-Type jest w niewyposażone, sprawiają, że to auto wygląda na młodsze przynajmniej o jedną epokę motoryzacyjną, a ja ich nie mam. Sugerowałbym, jeżeli jest taka opcja wyboru, żeby każdy z Was decydował się na auto wyposażone w nawigację, bo ten ogromny, jak na tamte czasy, ekran w desce rozdzielczej powoduje, że to wnętrze wygląda dużo bardziej aktualnie i atrakcyjnie. Jest też lepsze ergonomicznie, ponieważ ten ekran przekazuje dużo bardziej czytelnie informacje z radia, z telefonu i klimatyzacji. Druga rzecz to zmieniarka płyt kompaktowych. Wiele X-Type'ów w ogóle wyposażonych jest tylko w wejście na kasetę tutaj w panelu centralnym na desce rozdzielczej. Ja przyznam, że wybierając ten samochód byłem przekonany, że on jest wyposażony w zmieniarkę płyt. Potem okazało się, że to był błąd. Zabudowa bagażnika była podyktowana obecnością Bluetootha w tym samochodzie, nie zmieniarki. Jest to dość kłopotliwe, bo radio nie jest wyposażone w czytnik MP3, nie ma wejścia na karty SD, nie ma wejścia USB. Skazani jesteśmy więc na odtwarzanie muzyki z płyt. No a jazda z pudełkami pełnymi płyt i zmienianie co pół godziny czy co godzinę płyty w dłuższej trasie jest kłopotliwe. Zmieniarka to jest naprawdę fajne rozwiązanie i każdy, jeżeli będzie miał taki wybór z Was, a lubi słuchać muzyki, no to polecam mu, żeby taką opcję sobie zapewnić. Z tym wiąże się po części kwestia nagłośnienia. W X-Type'ie było oferowane nagłośnienie Alpine. Bardzo mało egzemplarzy X-Type'a jest w to nagłośnienie wyposażonych, ale powiem Wam, że jakkolwiek standardowe głośniki nie grają źle, to jednak z pewnością przyjemniej słuchałoby się muzyki na tym sprzęcie sygnowanym przez Alpine. Jeśli chodzi o wady X-Type'a, to myślę, że byłoby to wszystko. Te rzeczy, o których powiedziałem, starałem się, żeby były rzeczami, które mogą wpłynąć na to, że nie zdecydujecie się mimo wszystko na zakup X-Type'a. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie. Zapraszam na niego i do zobaczenia.